Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, wracamy do historii Susan. Teoretycznie miałem ci tego nie nagrywać, bo jeszcze mam lekki zapas z Nisys, ale stwierdziłem, że w sumie czym prędzej skończymy The Cat Lady, tym lepiej. I ostatnio mamy szmatkę nasączoną w Valerianu, tylko co my tu możemy zrobić? Co my tu możemy zrobić? Nie kojarzę. Co my tu możemy zrobić? Porozmawiajmy z Mitzi, może to będzie lepszy sposób. Więc, co teraz? Gdybyśmy tylko mogli pozbyć się tej kobiety i jej psa. No właśnie. Nadal myślę, że warto byłoby użyć tutaj tej waleriany. Nie powinnam tego zostawiać, koty kręciłyby się tu przez całe tygodnie. No właśnie wiem. Chyba, że na kaloryferze. Ej, to jest chyba lepsze. To jest chyba lepsze. Użyj. Tak. Chodźcie, chłopaki. Impreza przeniosła się tu. Czy kitki się przeniosą? Już się przeniosły chyba. Gdzie one są? Pani A. Szybkie są. No, czyż nie są szybkie? To psisko robi niezłe zamieszanie. Ktoś powinien zwrócić uwagę właścicielowi, nie sądzisz? Zdecydowanie. Mogłoby odłożyć na chwilę to umiotło i zająć się swoim psem. I tak właśnie zrobimy. Ground floor. Czyli parter. Dzień dobry, pani psiaro. Pani pies robi straszny hałas, może pani coś z tym zrobić? Pewnie pani przeklęte koty znów go zdenerwowały. Biedny William. Lepiej pójdę sprawdzić, co u niego. Nara. William, wracaj, mój mały książę. Myśli pani, że kotom nic nie będzie? Proszę cię, te koty z łatwością przegonią starego kundla. Dokładnie. Kot to jednak kot. I z tym nawet nie ma co się kłócić. Miotła, weź. Będę zamiatać. A tak szczerze to nie. I. Odsunę tą szafę z drogi. Pamiętam, że są za nią drzwi. Jest za ciężka. Nie wydaje mi się, żeby to mogło zadziałać. Kpi sobie pani ze mnie? Pokażę ci, jak się to robi. Odsuń się. Susan pokazała klasę w końcu. Gotowe. Drzwi, o których wszyscy zapomnieli. Wow, jest pani silniejsza niż się wydaje, pani A. Tak, być może jestem. Drzwi do piwnicy. Wejdźmy. Dobra. Jesteśmy na dole. Co my tu mamy? Rury. Można tu odłączyć dopływ wody do całego budynku, ale teraz nie ma sensu tego robić. Przedłużacz, weź. Syp na węgiel. Nie był używany od lat. Wszystkie mieszkania mają teraz centralne ogrzewanie. Otwórz. Nie mogę otworzyć tego gołymi rękoma, potrzebuję korby. Łóżka farby. Czerwona, w kolorze krwi. Otwórz, wieczko się zablokowało. Wyschnięta farba przytrzymuje je jak klej. Będę potrzebował jakiegoś narzędzia, żeby je podważyć, na przykład śrubokrętu płaskiego. Wezmę przykrywkę puszki, kiedy ją otworzę. Na razie nie mam z nią co zrobić. No dobra. Hotel Quiet Heaven? Nigdy o nim nie słyszałam. Co tu w ogóle robi ten szyld? Manekin krawiecki, zbadaj. Chyba mam pomysł.
Wiem, jak mogę się odpłacić Brianowi za wszystko, co zrobił mnie i moim kotom. Brian. Gość spod szóstki, tak? Tak, Brian. Ta wredna kupa gówna. Zasługuje na karę, wiesz? A ta sukienka ślubna będzie do tego doskonała. Słyszałaś kiedyś legendę o kociej wdowie? Kociej wdowie? Nie, pierwsze słyszę. Nie jesteś z tych okolic. Ale jestem pewna, że Brian ją zna. Dorastał w tym mieście tak jak ja. Więc o czym to? To stara opowieść o duchu kota, który przybiera ludzką postać, żeby straszyć swojego zabójcę. Wow, to dość szalone, panie jej. Naprawdę myśli pani, że nam się to uda? Tak, tak, oczywiście, musimy to się tylko przygotować. Dobry kostium załatwi sprawę. Ta suknia, możemy ją przerobić. Będziemy teraz potrzebowały czerwonej farby. Jest pani co do tego pewna? Obiecuję, że się uda. I da nam szansę sprawdzić jego komputer, jeśli jakiś ma. Okej, więc czego potrzebujemy? No, w zasadzie potrzebujemy trzech rzeczy. Dobra, puszka czerwonej farby. Czerwonej farby. Jest tu puszka, możemy jej użyć. Ta sukienka będzie doskonałym kostiumem, musi tylko być czarna. Powinna też wyglądać na zniszczoną. To ważne. W końcu kocia wdowa jest duchem. Będę do tego potrzebowała nożyczek. Potrzebujemy jakiejś maski. Nie chcę oczywiście, żeby mnie rozpoznał. Czyli dużo potrzebujemy. Ale tak, syp na węgiel pozwoli nam zrobić tą maskę czarną na 100%. Tylko maska. Skąd my tu weźmiemy maskę? Rury. Syp na węgiel, korba. No korby nie mamy, a wątpię, żebyśmy mogli użyć miotły do tego. Chyba raczej nie. Nie. Tak jak myślałem. Ściana, tu jest jeszcze ściana. Dziwne. Ta ściana wygląda na niedawno zbudowaną. Czyli coś tu może być jeszcze. Może być tu jakiś secret. Dobra, idź na górę. Mamy przedłużacz. To do czego nam tu może być przedłużacz? Tego nie mam pojęcia. Miotła w sumie też nie wiem. Klatka schodowa. Czy my już Brianowi ten pedał odkręciliśmy? To jest pytanie. Za milion punktów. Ale myślę, że jak przyjdziemy sobie jeszcze raz... Proszę spojrzeć, zostawiła otwarte drzwi. Chcesz sprawdzić mieszkanie? Zostanę na czatach. Dobry pomysł. Załatwię to tak szybko, jak się da. I co? To nie ona. Nic nie znalazłam. Żadnych komputerów, żadnych laptopów. Nie ma telefonu. Okej, nie jestem raczej zaskoczona, a ty? Przynajmniej możemy ją wykreślić z listy. Chodźmy. A mogę tam wejść? Nie mogę wejść. Szkoda. Klatka schodowa. A czy my przypadkiem teraz dzięki temu nie możemy użyć miotu, żeby tą figurkę skręcić? No właśnie, mamy miotłę. Próbuję złapać dla pani to coś, dobra? To figurka kota. Jaka ładna. Więc jest w tym budynku jeszcze jeden świr z obsesją na punkcie kotów? Bosko. Co to jest? Figurka, zbadaj. Czarny porcelanowy kot z otwartym pyszczkiem. Pasowałby do mojego mieszkania, ale chyba masz dość takich rzeczy. Trząśnij. Wygląda na to, że coś jest w środku. Rozbij. W figurce kota był klucz. Co za niezwykła kryjówka.
Co stało się ze starą dobrą wycieraczką? Widzę, że złapałam tą figurkę tylko po to, żeby ją pani rozwaliła. Dzięki. Nie przypominam sobie, żebym cię prosiła o panie czegokolwiek. Czyli mamy dostęp do trzeciego mieszkania. Czyli drugie piętro bodajże, tak? Chyba drugie. Drzwi. Użyj. Chcesz wyjść pierwsza? Oj, proszę wchodzić. To miejsce wydaje się puste. Dlaczego wydaje mi się, że coś tutaj będzie nie tak? Niech pani uważa, pani jej. W podłodze jest wielka dziura. Proszę ją obejść. Nie jestem ślepa. Poza tym, wiem, że tam jest. Widziałyśmy ją z mieszkania piętro niżej. Rozejrzyjmy się. Gdzieś tu musi być komputer. Naprawdę nie podoba mi się to miejsce. Tak, jest dość straszne. Ta kurtyna tym bardziej mi się nie podoba. Po prostu jeden wielki krok. Sześć, sześć, sześć. Bingo! Znalazłyśmy, czego szukałyśmy. Ten laptop to może być to, wie pani? Może to Joe to jednak nasz gość. Nie, nie, nie. To katastrofa. Nie ma kabla zasilającego. Nie włączy się. W porządku. Ale szkoda. Możemy już iść, proszę. Chyba dość widziałam. Nie potrzebuję więcej kłopotów. Nie, w porządku. Mam pomysł. Wygląda na model podobny do mojego. Wrócę do mieszkania i przyniosę mój kabel zasilający. No nie wiem. Jesteś pewna, że zadziała? Tak myślę. Warto przynajmniej spróbować. Proszę tu zostać, a ja wrócę za chwilkę. Co? Chcesz, żebym została tu sama? Czemu nie pójdziemy razem? Naprawdę mi się nie... tu się nie podoba. Po prostu się pospiesz. Czemu nie pójdziemy razem właśnie? Mówiła pani, że nie widziała tego gościa od wieków. Pewnie nawet już tu nie mieszka. Spokojnie, nic się nie stanie. Wrócę, zanim się pani zorientuje. No, jestem idiotką, ale w porządku, poczekam tu. Policzę do stu, jeśli nie wrócisz, wynoszę się stąd. To drugie. Wrócę, zanim dojdzie do pani do 75, bez obaw. Hej, przypomniałam sobie coś, co powinno panią zająć. Kiedy mnie nie będzie, proszę pomyśleć o warzywie. Co? O co? Dać coś do myślenia. Założę się, że zgadnie, o jakim warzywie pani myślała, kiedy byłam nieobecna. Więc jesteś teraz telepatą. Nie, to tylko taki mój mały eksperyment. Okej, jak chcesz. Teraz idź. Zaczęłam już liczyć. A może policzymy do 666? Czemu zawsze kończę w miejscach takich jak to? Bo jesteś Susan. Krzesło, lustro. Spójrz na lustro. Rozbijanie luster. Sama tego próbowałam. Jakoś mnie nie pocieszało. Krzesło. Zagustowne krzesło. Zazwyczaj widuje się takie w eleganckich hotelach za miastem. Usiądź. Nie, wolałabym nie. Jesteś zakurzona, a jestem ubrana na czarno. Da się wejść? W porządku. Świetnie. Trzy szóstki. Liczba bestii. Pewnie trzyma tam określone ciała swoich ofiar. Z drugiej strony, gdzieś czytałam, że te trzy szóstki mają jakieś inne znaczenie. Coś naprawdę niewinnego. Nie mogę sobie przypomnieć. To było dawno temu i miałam na głowie inne rzeczy. Nawet gdybym chciała, nie ma klamki. Gniazdko. To gniazdko. Kiedy będziemy miały kabel zasilający, możemy go tu podłączyć. Wydaje się nie na miejscu. Mam nadzieję, że Mitzi wkrótce go uruchomi i będziemy mogły się stąd wynieść. Wieszak na płaszcze. Na wieszaku nie ma płaszczy. Joe pewnie ma na sobie płaszcz, gdziekolwiek jest. O tej porze roku jest zimno. Biurko. Nad biurkiem ściana pokryta jest poprzypinanymi listami. Wygląda napisane ręcznie. Jezu, normalnie. Stół.
Odrażające zgniłe jedzenie jest rozrzucone na stole. Wygląda, jakby ktoś przygotował posiłek i ledwo go tknął. Nie interesuje cię na przykład ta dziwna czarna zasłonka? Telewizor. Wygląda on dość stare. Już takich nie robią. Włącz. Okej, rozumiem, że ci się nie podoba. Teraz ostrożnie. Zbadaj. Dziwne. Nie wydaje mi się, żeby był podłączony. Wyobraźnia musi płatać mi figle. Podnieś. Nie ma sensu. Przestał już dzwonić. Oczywiście, jeśli w ogóle dzwonił. Aha, do cholery. Klamka została mi w ręce. Jak się teraz stąd wydostanę? Mitzi, jesteś tam? Kurwa. Dobra, mamy klamkę. Ta cholerna dziura. Prawie o niej zapomniałem tym razem. Jezu. Robi się creepy. Robi się mega creepy. Mega creepy. O, w porządku, świetnie. A, to już widzieliśmy. Wejdź. Ho, ho, ho. Wanna, zbadaj. Woda z wanny całkiem zalała podłogę łazienki. Nie, żeby mnie to obchodziło. Chcę tylko wyjść tak szybko, jak się da. Manekin. Dobra. Manekin w wannie. Ten gość jest nienormalny. Nie ma wątpliwości. Toaleta. Brudne, jak wszystko w tym miejscu. Power lead. To musi być kabel zasilający, którego potrzebuję. Może jednak szczęście mi dzisiaj sprzyja. Weź. Ori mori wakanori. Co do cholery? Muszę się stąd wynosić. Co tu się dzieje? Czemu tam jest... Widzicie? Tu jest normalnie nasza koleżanka. What? Co? Jesus. Jezu, nie. No. You were not nie powinno cię tu być. Dlaczego musiałaś wszystko zniszczyć? Co zrobiłaś? Ty głupia, zła, suko. Kim jesteś? Przepraszam, drzwi były otwarte. Ja jestem z gazowni, jest tu jakiś wyciek. Czyżby? Nie czuję tu gazu. Dziwne. Myślę, że kłamiesz. Zabrałaś ją, prawda? Co ona ci kiedykolwiek zrobiła? Co? Niech pan posłucha. Myli się pan. Zamknij się. Nie dam znów się nabrać. Oni cię wysłali? Oni myślą, że nabiorę się na te ugarstwa, ale ja jestem za sprytny. Wiem, o co ci chodzi. Moja przyjaciółka wie, że tu jestem i wezwie policję. Nie chcę kłopotów, proszę mnie po prostu puścić. A ja mam spluwę. Mogę ci zastrzelić.
tu, prosto w serce. Nie warto, Joe. Nie zrobiłem ci krzywdy. Oczywiście nie masz serca. Mam rację? Ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Proszę posłuchać. Muszę już iść, dobrze? Powoli stąd wyjdę i już nigdy mnie nie zobaczysz. Stój, gdzie jesteś. Nie podchodź ani kroku bliżej. Uspokój się. Pójdę sobie teraz i o wszystkim zapomnimy. Nic, jesteś tam, potrzebuję pomocy. Może zaczniemy już krzyczeć. Gdzie do cholery jesteś? Też próbowałem wzywać pomoc. Nikt nigdy nie przyszedł. Tylko diabeł. Naprawdę mnie teraz przerażasz. Opowiedz Glinom o diable. Idę stąd. Wracaj tu natychmiast i dawaj ten przeklęty klucz. Ładnie. Game Trophy Here Devil. Nie, Trove, przepraszam, nie Trophy. Jeden, dwa, trzy czy cztery? To jest pytanie. Zbadaj. Napis na drzwiami brzmi diabeł. Napis na drzwiami brzmi T. Napis na drzwiami brzmi przez. Przez te drzwi przeszedł diabeł? Napis na drzwiami brzmi przeszedł. Przyszedł. Przyszedł przez te diabeł? Widzę, że trójka. Trójka to był numer mieszkania tego pojeba. Jednak nie. A jeszcze raz można? Tak, ale to nic nie daje. Czyli diabeł. Nie, też nie. Devil. Came. Rove. Here. Dobra. Wejdźmy. Zapraszam, zapraszam. Nie ma powodu do obaw i ja nie gryzę. Zapraszam serdecznie. Mogę potrzebować pomocy z czymś. Gdzie my jesteśmy? Zbadaj. Na regale są głównie horrory. Ponad połowa z nich napisana przez Stephena Kinga. Uwielbiam tego autora. Joe jest chyba fanem. Ja też. Chociaż, co prawda już dawno nic nie czytałem od Kinga. To łóżko jest dość stylowe. Przypomina łóżka w tych zamiejskich hotelach. Joe Davis, krzesło. Ktoś pokroił to, też to krzesło. Szafa. Są tu krwawe odciski dłoni. Dobra, najpierw idźmy do żyłego. Potrzebuje pan mojej pomocy? Chciał mnie pan zabić. Gdzie jesteśmy? To tylko sen, prawda? Dobra, zapytajmy się wprost. Potrzebuje pan pomocy? Chciał mnie pan zabić. Czemu miałbym chcieć panią zabić? Musiała się pani pomylić. Kim pani zdaniem jestem? Kimś, kto maluje swoją krwią po ścianach? Egocentrycznym, schizofrenicznym zabójcą? Nie, żonobójcą, przepraszam.
on obójcą. Kompletnym wariatem. Przepraszam, musiałem się pomylić. Egocentrycznym, schizofrenicznym żonobójcą? Słucham? Myślała pani, że ja... Nie. Nigdy nie skrzywdziłbym swojej żony. Cały ten czas próbowałem ją ratować. No, dobrze. Powiedzmy, że panu wierzę. Czemu nie miałaby pani? Muszę się rozejrzeć. To nie jest normalne, tak? Jeśli nie ma pani nic przeciwko, póki co będę ufała tylko sobie. Tak właściwie, nie jestem pewna, czy mogę ufać nawet sobie. Gdzie jesteśmy? Nie mogę sobie przypomnieć nazwy tej miejscowości, ale jestem raczej pewny, że to hotel nazywa się Quiet Heaven. To jest hotel? Tak, wiem, to żart. Nie powinni sobie liczyć nawet pół tej ceny za taki śmietnik, jeśli o mnie chodzi. To tylko sen, prawda? Zabawne, że to pani mówi. Już to gdzieś dzisiaj słyszałem. Ale jeśli to jest sen, to spałem naprawdę bardzo długo. Przepraszam, chciałabym tylko wyjść. Tak, rozumiem. Sam bym tu nie został, gdyby to ode mnie zależało. Też tu utknąłem, widzi pani. Moja żona Ivy jest w pokoju po lewej. Jest teraz trochę wrażliwa. Powiedziała, że idzie się umalować. Ale nie ma jej już od tygodnia, może dłużej. Zawsze, kiedy próbuję z nią porozmawiać, po prostu się złości i mówi, że nie jest jeszcze gotowa. Ugotowałem jej coś do jedzenia, ale mnie ignoruje. Nigdy nie lubiła mojego gotowania. Ale co to ma ze mną wspólnego? Jeśli z nią pani porozmawia, pokażę pani drogę do wyjścia, obiecuję. Proszę tam po prostu pójść i powiedzieć jej. Powiedzieć jej, że dobrze wygląda. Zawsze była perfekcjonistą, jeśli chodzi o wygląd. Okej. Zobaczę, co będę mogła zrobić. Więc pańska żona jest w tym pokoju od tygodnia. Teraz, kiedy pani o tym wspomina, myślę, że to mógł być miesiąc. To bardzo długo jak na pozostawianie w jednym miejscu. Chce wyglądać doskonale. Myślę, że zajmuje to sporo czasu, ale naprawdę musimy już iść. Chyba zbliża się straszna burza. Czuję to w kościach. Dobra, do widzenia, Joe. Panel. Metalowa pokrywa jest dobrze przekręcona. Nie mogę usunąć jej gołymi rękoma. Szafa. Nie ma w tym nic szczególnego. Kobieta. Spójrz na. Czy to żona Joe'ego? Biedna kobieta. To potworne. Rozmawiaj. Dzień dobry. Misery? To pani powiedziała? Kurwa, aż mam ciarki. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry pod tym względem. Jest creepy w chuj. Szafa. Jakiś śrubokręt czy coś. No właśnie, ale nie mamy w sumie nic, co moglibyśmy użyć. Chyba, że tym kluczem, może ja źle zrozumiałem. Nie mogę tego teraz użyć. Chodziło o ten panel. To nie jest najlepsze narzędzie do tego zadania. Śruby są za małe. Nigdy nie przejmowałem się szczególnie robótkami ręcznymi, ale teraz, kiedy szpieguję sąsiadów i włamuję się do mieszkania, może mi się przydać. No właśnie, ale... Skąd mamy cokolwiek wziąć? Na pewno ten panel się przyda. A może potrzebujemy przedłużacza? Nie. Wygląda na stary, ale chyba działa i jest naprawdę długi. Na pewno znajdę dla niego jakieś zastosowanie. No dobra. Tylko jakie? Szafa. Krzesło.
Łóżko regał. Ej, no naprawdę nie wiem. Chyba, że ten kabel zasilający. Nie mogę tego użyć. To kabel zasilający do laptopa Joe'ego. Może z nią jeszcze raz muszę pogadać. No nie, to to samo. Czekajcie, bo... Misery, misery. Co znaczyło misery? Czy w ogóle coś znaczyło misery? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Misery. Nieszczęście. No, co my tu możemy zrobić? Kurde, nie wiem. Połączyć nic nie możemy. Panel. Panel raczej nie. Ja mam coś tu jeszcze? Chyba nie. Będę już próbował naprawdę różnych rzeczy. Możliwe, że czegoś nie widzę po prostu. Nie mogę tego użyć. Nie wiem, do szafy? Może coś z książkami? Może czegoś nie zauważyłem wcześniej. Przeszukaj, no właśnie. Jest tu książka pod tytułem Misery. Czy o to jej chodziło? Mogę się mylić, ale zawsze można spróbować. No właśnie. Dobra, moi drodzy, ale skończymy tutaj. Tam jeszcze miałem cięcie chyba po 3 minutach, więc możliwe, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Cat Lady. Trzymajcie się. Hej, hej!